Tylko dzisiaj rozbudowa ramu z 8 na 16 giga. HP Pavilion 15 EG0031NW. Jak w każdym HP-ku z tej serii, na początek widzimy co? Dwie śrubki na dole. Ale niech was tu nie zgubi. Trzeba wziąć jakieś cienkie narzędzie. I zawsze pod tymi gumeczkami najlepiej. Ja zawsze ciągnę gumeczkę, odklejam ją obok i macie dwie następne. I pod drugą gumeczką mamy następne dwie. Szybka akcja. Teraz musicie sobie podważyć delikatnie w którymś narożniku. Najlepiej gdzieś się dostać pod spód, żeby otworzyć tą obudowę. Później możemy być trochę twardszym. Delikatnie, żeby nie porysować. Otwieramy sobie dookoła. Obudowa nam schodzi. Obudowę sobie odkładamy. Najważniejsza rzecz, którą pierwszą trzeba zrobić, to jest wypięcie baterii. Nie zapominajcie o tym, bo można narobić sobie naprawdę bałaganu, jak się tego nie zrobi. A to kilka śrubek. Podnosimy baterię. A nie, jeszcze jedna. Możemy bezpiecznie pracować. To co, ja idę po pamięci. Dobra, na miejscu mam jakąś 16 Patriota. Zobaczymy, czy ten laptop wykryje nam tą 16, więc zamontujemy sobie dwie czwóreczki i zamontujemy 16. Co prawda trochę wolniejsze kości, ale zobaczymy, czy będzie pracowało. Tak. Teraz możemy sobie zamontować baterię, przykręcić ją na jedną śrubkę. Próbować uruchomić w HP-ku. Pamiętajcie zawsze escape na starcie. Daje nam możliwość wejścia do ustawień. Oczywiście muszą być resety, żeby sobie BIOS poustawiał wszystko, żeby się kości zmieniły. Zaraz zobaczymy. No i mamy informację, że BIOS został zresetowany. Naciskamy Enter, żeby zrestartować komputer. I System Information.
Jak widać ładnie, i piąteczka 11 generacji, 16 GB wykryte. No to co, dajemy escape, wyłączamy sobie komputerek. Zgas. Jak zgas, to montujemy, przykręcamy resztę śrubek do baterii i zamykamy. Sprzęt na gotowo. Pamiętajcie, żeby używać magnetycznych śrubokrętów, żeby gdzieś śrubka nie poleciała na elektronikę. Trzymać te śrubki, pilnować. Zostały nam cztery śrubki, te, które były pod listwami, i dwie tutaj, więc wszystko jest ok, wszystkie przekręcone. Przy okazji nie zostawię tego wentylatora. Dmuchniemy to klientowi. Mamy wyczyszczone, od razu to lepiej wygląda. Dobra, zakładamy sobie obudowę. Trzeba równomiernie docisnąć. Żeby to nam wskoczyło. I teraz przykręcamy. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Piąta. Potrzebne. Teraz trzeba zamaskować nasze śruby. Lepiej tu z jednej, tu z drugiej, i teraz musicie tak ładnie to sobie to rozłożyć, żeby tamta guma się tu rozłożyła równo i dobrze dolegała. No i tak to jest ładnie. Tak, druga strona też. Zawsze zaczynajcie od narożników. Ona się tu ułoży, tylko trzeba jej tu delikatnie pomóc. Jeszcze ewentualnie, jakby wam nie chciało złapać gorące powietrze, tylko taki nadmuch tam delikatny i gdzieś tam maksymalnie 100 stopni. Na chwilę ten klej się rozgrzeje, też wam ładnie złapie co tam. Co, odpalamy. Nie odpaliłem. Naciskamy escape, żeby nam się jeszcze raz do sprawdzenia. System informacja 16 giga. Tyle na dzisiaj.